Dzień dobry, cześć. Jestem Ewa i zapraszam Cię na medytację Słowa Bożego. Dzisiaj będziemy rozważać fragment z Ewangelii według świętego Jana. Poprośmy Ducha Świętego, aby nas poprowadził przez ten czas, aby trwał z nami przez cały dzień i aby nas umacniał. Przyjdź Duchu Święty ze swoją mocą. Przychodź do nas z Twoimi darami. Otwieraj nasze serca na słowo, które nam dzisiaj dajesz. Pomagaj nam je zrozumieć, wypełniać każdego dnia. Amen. Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli Mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego ojca. Wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wypełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do niego: myśmy się nie urodzili z nierządu. Jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On mnie posłał. Oto Słowo Boże. W dzisiejszym fragmencie pojawiają się słowa prawda, wolność, ale także grzech. Jezus mówi, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A jak wiadomo, każdy z nas błądzi, upada na swojej drodze. Ale na szczęście jest dla nas nadzieja. Jezus mówi, że jeżeli będziemy trwać w Jego nauce, będziemy prawdziwie Jego uczniami. I wtedy poznamy prawdę, a prawda nas wyzwoli. Tylko co to znaczy trwać w nauce Chrystusa? Co to znaczy być Jego uczniem? Myślę, że to znaczy codziennie powstawać z naszych upadków, walczyć ze złem, walczyć z grzechem, który tak często nam się przytrafia. I często możemy tracić nadzieję, że uda nam się pokonać grzechy, które popełniamy. To naprawdę w takich momentach warto poprosić Boga o pomoc, bo On jest przy nas. Jezus idzie z nami tą drogą i On zawsze nam pomoże powstać, podnieść się z tego grzechu. I myślę, że ważne jest, abyśmy zauważyli, że jesteśmy niewolnikami grzechu. Abyśmy potrafili stanąć w prawdzie, spojrzeć na siebie i przyznać, uznać, że jesteśmy grzeszni. I że potrzebujemy pomocy, potrzebujemy powstać. Powstać i walczyć z tym grzechem każdego dnia. Panie Jezu, ja Ciebie proszę, przychodź do mnie, do mojego serca i pomagaj mi stanąć w prawdzie, abym widziała swoje grzechy i abym z nimi walczyła każdego dnia. Abym mogła iść za Tobą, abym mogła wypełniać Twoją naukę. Dodawaj mi siły, Panie. Amen. Dobrego dnia!